Kochani, chciałem dzisiaj rozważyć fragment Słowa Bożego, który Duch Święty położył mi na serce, abyśmy w tym Słowie żyli i według tego rozwijali się. A jest to słowo z Hebrajczyków, 13 rozdziału, 7 do 9 wersetu, a później od 15 do 21. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, 13 rozdział, ostatni rozdział listu do Hebrajczyków. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc war, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Ulegajcie dowodzącym wami i poddawajcie się im, oni to bowiem trwają bez snu dla dusz waszych, ponieważ rachunek mają zdać, aby z radością to czynili i nie wzdychali. Byłoby to bowiem niekorzystne dla was. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A proszę tym usilnie, abyście to czynili, żeby mi było dane co rychlej wrócić do was. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, Słowo Boże pokazuje nam tutaj bardzo wyraźnie o to, jak my mamy współdziałać jedni z drugimi. Tymi, którzy powołani zostali, ażeby służyć w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, z tymi, którzy są ludźmi, których należy prowadzić i również są prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego. To współdziałanie i ta współpraca musi być widoczna w naszym życiu bardzo wyraźnie. Nie tak jak w Starym Testamencie są opisane takie przykłady, na przykład do Jeremiasza przyszli Izraelici i wtedy, kiedy oni mieli problemy, bo wrogowie byli wokół i Jerozolima już była zdobyta, i wtedy oni przyszli do Jeremiasza, prorokuj, pytaj Pana, powiedz nam słowo, które Bóg do nas przekaże, a wszystko, cokolwiek Bóg powie, wszystko wykonamy. No i Jeremiasz zaczął się modlić, zaczął prosić Pana o słowo. Oczywiście dostał słowo, oni przyszli, aby go wysłuchać, Jeremiasz ich zwołał wszystkich, mam słowo od Pana, przyjdźcie, aby wysłuchać. To jest coś mniej więcej tak jak dzisiaj. Przyjdźcie na nabożeństwo, dzisiaj będzie prorokowanie, dzisiaj będzie słowo od Pana. No i ludzie przychodzą do społeczności w oczekiwaniu, że Bóg do nich przemówi, a cokolwiek Bóg powie, wszystko zrobią. Izraelici wysłuchali, mężowie Boży, wysłuchali wszystko, co Jeremiasz miał do powiedzenia i co? Wykonali tak, jak było powiedziane? Nie wykonali. Nawet dzieci o tym wiedzą. Nie wykonali. Po prostu uważali, że to Baruch przekonał Jeremiasza i Jeremiasz przeciwko nim działa i teraz prorokuje zgodnie z tym, co mu powiedział nie Bóg, tylko Baruch. Kochani, jeśli nie ma tego współdziałania, kiedy mówi Bóg, to nie ma też naszego współdziałania z Bogiem. Nie ma współpracy z prorokiem, to nie ma współpracy z Bogiem. I my musimy wiedzieć, że Bóg chce, abyśmy tych ludzi, którzy są dowodzącymi nami. Ja tu w tytule napisałem, ulegajcie dowodzącym wami i poddajcie się im. Później jest w 17, jak czytaliśmy, ja z oryginału przeczytałem, także on nieco odbiega, ale treść jest ta sama oczywiście. Ulegajcie dowodzącym wami i poddawajcie się im, oni to bowiem trwają bez snu dla dusz waszych, ponieważ rachunek mają zdać,
aby z radością to czynili i nie wzdychali, byłoby to bowiem niekorzystne dla was. Jeżeli ci ludzie, którzy zostali postawieni, robią to od niechcenia, to na pewno błogosławieństwa mniejszego nie dostaną, tylko żadnego nie dostaną i mają się rozliczyć z tego. A więc przebywanie bez snu oznacza, że myślimy o tych ludziach, troszczymy się o tych ludziach. Tak jak apostoł Paweł w jednym z listów napisał, teraz żyję. Dlaczego? Bo dowiedziałem się, że stoicie w wierze. Widzimy? Jakie było przejmowanie się w życiu apostoła Pawła? Czy on nie ufał Bogu? No ufał Bogu. To był jeden z naprawdę wspaniale prowadzonych przez Ducha Świętego sług Bożych. A jednak zobaczmy, zamartwiał się i troski swoje pisał, złóżcie na Pana, on ma o was staranie, a sam jakby martwił się. Nie, to była troska, nie było zmartwienie, to była troska, to było myślenie o tym, aby ludzie nie odstępowali od Boga, aby trzymali się wiernie wspaniałego Pana. Apostoł Paweł przypomina Hebrajczykom o ich wiernych przywódcach w Kościele. Przypomina im, pamiętajcie na waszych wodzów, pamiętajcie na waszych przywódców, pamiętajcie na tych, którzy wam przewodzą, którzy was prowadzą. Wymienia przy tym jakby trzy takie podstawowe zadania prowadzącego społeczność, na przykład pastora, prawda? Czy starszych zboru, czy pastora. I pierwsze z nich to przywództwo. To jest ta cecha, która w zasadzie musi cechować dobrego prowadzącego Kościół, że musi być przywódcą, to znaczy musi być takim człowiekiem, który będzie porywał ludzi do zrobienia czegoś. Jeśli nie ma tej zdolności porywania, to nic za bardzo nie uczyni. Musi stanąć na czele i ja jak czytałem w jakimś wykładzie, jak poznać dobrego przywódcę. No jeśli przywódca idzie, ogląda się za siebie i ktoś za nim idzie, to znaczy, że jest przywódcą. A jak nikt za nim nie idzie, to znaczy, że nie jest przywódcą. Dlatego musimy o tym wiedzieć. Jeżeli umie pociągnąć za sobą ludzi, jeżeli umie za sobą zachęcić i oni za nim pójdą, to znaczy, że to jest przywódca. Po drugie, nauczanie Słowa Bożego. To musi być człowiek, który jest zdolny nauczać. To jest człowiek, który jest zdolny wykładać. To jest człowiek, który rozumie Słowo Boże, odkrywa tajemnice Boże wszystkim ludziom. Ten, który ma w sobie ten zasób Bożego Słowa i Bożego objawienia. To jest bardzo ważne. I wreszcie po trzecie, ustanawia hasła i zasady, których wierzący powinni przestrzegać. To znaczy on mówi dokładnie, co należy przestrzegać, jak należy przestrzegać, czego należy pilnować, w co nie należy wchodzić, przed czym ostrzega. To jest ten, który ustanawia zasady, konkretnie zasady. Mówimy o 10 przykazaniach, prawda? Mojżesz dał ludowi 10 przykazań. One były Boże, prawda? Ale mówi się o 10 przykazaniach mojżeszowych. Dlaczego? Bo to jest przywódca. I on ustanawia zasady, w jakie mają się ludzie kierować, w jaki sposób mają żyć i jak mają postępować. Wziął od Boga, przekazał ludziom. Dlatego musimy to rozumieć, że ktoś, kto przewodzi, ktoś, kto prowadzi, musi być tym człowiekiem, który jest obowiązkowy w działaniu społeczności z Bogiem, przekazywaniu tego wszystkim ludziom. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 28 wersecie czytamy: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Widzimy, do pasterzy czy do pastorów należy, żeby oni paśli całą trzodę, ale mają mieć pieczę o siebie też. Widzimy? Mają się troszczyć o swoje własne życie i o życie innych ludzi. Także pamiętajmy, to jest ważne. W 1 Tymoteusza i w Tytusa są powiedziane takie słowa i wy je doskonale znacie. Ja tylko
napomknę, żebyście wiedzieli, o czym mam, co mam na myśli. Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział od 2 do 7, ja tylko 2 przeczytam. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierzysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. I tam dalej są inne, ale wy to znacie, więc ja tego rozszerzać nie będę. I podobna rzecz w liście do Tytusa, w 1 rozdziale od 5 do 9, 5 przeczytam. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Czyli to ma być ten porządek, który jest ustanowiony przez samego Boga, a człowiek, który został ustanowiony, żeby prowadzić tą grupę ludzi, ma obowiązek, żeby to wszystko wprowadzić w życie. A więc ma za zadanie uporządkować to wszystko, uporządkować, ułożyć, odpowiedni sposób pokierować i pociągnąć za sobą. Także to są te zadania. Ale ważne jest, abyśmy w nauce biblijnej, w nauce Słowa Bożego nie dali się zwodzić najprzeróżniejszym naukom. Tak jak tu czytaliśmy, nie dajcie się zwodzić różnym i obcym naukom. W naukach tych zawierają się wszelkie nauczania przeciwne do tych, które zawarte są w Bożym Słowie. Ludzie przychodzą z naukami, które niby to wywodzone są ze Słowa Bożego, ale tak na dobrą sprawę ze Słowem Bożym mają niewiele wspólnego. Wiecie, niektórzy nawet mówią, że głoszą Słowo i wyciągają wersety z Pisma Świętego, nie biorąc pod uwagę kontekst, ale werset im służy jako pretekst. Czyli biorą jakieś zdanie z konkretnego wersetu po to, żeby ułożyć całą teorię. Całą teorię. I ja pamiętam kiedyś do profesora na teologii przyszła jedna ze studentek i chciała go koniecznie przekonać, że należy święcić sabat, a nie niedzielę. I wiecie, on użył właśnie tego typu tekstu jako pretekstu i przeczytał jej tekst, w którym było napisane, a gdy minął sabat. I powiedział, widzisz, sabat minął, więc teraz niedziela. I to jest taki przykład, jak można głosić Słowo Boże, kiedy tekst jest tylko pretekstem do tego, żeby głosić swoje własne teorie. Ja nie mówię, że trzeba święcić sabat, dlatego że Słowo Boże nam dokładnie mówi, jak należy do tego podchodzić, ale nie dzisiaj o tym rozmawiamy. Nowy Testament zawiera nieskończoną liczbę przestróg, ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami. I Słowo Boże w bardzo wielu miejscach o tym mówi. Ja kilka wersetów wspomnę, abyśmy wiedzieli, że to jest naprawdę ważne. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, czytaliśmy tu 28 rozdział wcześniej, miejcie pieczę o samych siebie i o trzodę. I 29 i 30 mówi, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki, drapieżna, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. A więc działania takie są znane i one nie są nowością w dzisiejszym Kościele i nie są nowością w atakach diabła na Boży Kościół. One były od dawna i zawsze było w ten sposób robione, że te wilki drapieżne wchodziły. Mojżesz, kiedy odchodził, to samo powiedział, ale jak ja odejdę, to wy zboczycie z drogi. I zobaczmy, jak ważna jest rola przywódcy, który ma prowadzić i który ma strzec trzodę pańską. Jak ważne jest, on odpowiedzialność niesie przed samym Bogiem za to, co się z owcami Bożego Pastwiska dzieje. W Rzymian 16:17 jest powiedziane, proszę was, bracia, abyście się strzegli tych,
którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Zobaczmy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jeżeli spotykamy kogoś w społeczności, wśród dzieci Bożych, spotykamy kogoś, kto wznieca spór, chce się kłócić, jest niezgodny i to czyni wbrew nauce Bożej, wbrew nauce Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, unikajcie takich ludzi. Unikajcie. To są ludzie w jakiś sposób zakażeni diabelskim działaniem. I my musimy być ostrożni. Jezus Chrystus, kiedy przychodził, to On nie kłócił się. Jeżeli inni ludzie spór wiedli, to On po prostu oddalał się. Nie chcecie słuchać, to nie słuchajcie. Ale ja wam mówię, prawda jest taka i taka. A więc zobaczmy, że to naprawdę jest ważne. Do Galacjan apostoł Paweł napisał w pierwszym rozdziale 3 wersety od 6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewnie ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czytasz Ewangelię, czytasz Słowo Boże, niech Duch Święty ci rozjaśnia to Słowo, bo to Słowo jest od Boga, i to Słowo ma ciebie prowadzić w sposób czysty, doskonały, zgodny z wolą Bożą. I my mamy być prowadzeni przez tych, którzy już się sprawdzili w imieniu Jezusa Chrystusa. Tych, którzy od lat są prowadzeni przez Ducha Świętego i nie odstępują od drogi Pańskiej ani na prawo, ani na lewo. My obserwujmy takich ludzi. Jeżeli w ich życiu są odstępstwa, to bądźmy ostrożni. Ale jeśli w ich życiu nie ma odstępstw, to się zastanówmy, za kim mamy iść. Słowo Boże nam wyraźnie to pokazuje i objawia to przez Pismo Święte w Duchu Świętym. W Efezjan 4 rozdziale 14 wersecie jest powiedziane, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. To są bardzo często podstępy ludzkie, kiedy słyszymy, że głoszona jest Ewangelia i to niezgodna ze Słowem Bożym. Najprzeróżniejsze teorie są wysnuwane. Ja bym mógł wam podawać na tym miejscu mnóstwo teorii, ale nie w tym rzecz, żebym wam mówił o negatywnych rzeczach, ale raczej o nauce Chrystusowej, która ma być czysta i która ma nas doprowadzić do wieczności, do wiecznego przebywania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I wiemy o tym i znamy, że w Tymoteusza jest powiedziane wyraźnie, całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione. Całe Pismo Święte i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. Pismo Święte do tego służy i dlatego nie odstępujmy od niego ani na prawo, ani na lewo. Ale tutaj czytaliśmy też ciekawą myśl. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Ci, którzy doświadczają Bożej łaski w Chrystusie, mają spokojne serca i umysły. Natomiast Żydzi według prawa mojżeszowego byli zobowiązani do przestrzegania wszystkiego, łącznie z tym, co można jeść, a czego nie można jeść. I wiemy o tym, bo wystarczy poczytać Księgi Mojżeszowe, tam jest wyraźnie powiedziane, a zresztą nawet w widzeniu, kiedy Piotr miał iść do domu Korneliusza i widzenie miał z nieba, i wiemy, że tam różne zwierzęta się opuściły i ktoś może powiedzieć, no dzisiaj wiele z tych zwierząt, które tam były, to po prostu jemy, prawda? Ale Piotr nie chciał jeść, bo powiedział, że nic nieczystego nigdy nie jadł.
widzimy, były dla nich nałożone pewne obowiązki, w jaki sposób mają jeść, co mają jeść, czego nie mają jeść. Oczywiście dla nas chrześcijan, dla nas wierzących ludzi w obecnym czasie prawa te już nie mają ważności. W 1 Koryntian 8 rozdziale 8 wersecie jest powiedziane, zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeżeli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Bóg chce, abyśmy mieli takie podejście do tej sprawy jedzenia. Jedyna sprawa, która jest poruszona bardzo wyraźnie, to wiemy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, jest wyraźnie powiedziane uduszone, zadławione i krew, żeby tego nie spożywać, bo to się Bogu nie podoba, niezależnie od tego, czy był zakon, czy nie było zakonu. Przed zakonem było powiedziane do ludzi, żeby nie jedli krwi. W zakonie było powiedziane, żeby nie jeść krwi i w Nowym Testamencie jest powiedziane, żeby nie jeść krwi. Dlatego też zadławionego się nie je, że nie można spuścić krwi, jeśli jest zadławione. Krew pozostaje w mięsie. Więc pamiętajmy, to jest powiedziane tylko i to nas tylko obowiązuje, ale resztę jest powiedziane, bądźcie zdrowi, niech was Duch Święty prowadzi. Wznosimy Bogu też składamy ofiary, prawda? Wznosimy Bogu uwielbienie i to jest bardzo ważne, abyśmy to robili w naszym życiu, bo to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Uwielbienie Boga spełnia bardzo ważną rolę w naszym życiu. Bardzo ważną rolę. I faktem jest, że Bóg oczekuje na uwielbienie wierzących ludzi. Oczekuje na to. W czasach Starego Testamentu składanie ofiar Bogu stanowiło właśnie taki bardzo ważny element uwielbienia Bogu. Że ludzie przychodzili i w ten sposób uwielbiali Boga, że Mu składali ofiarę. W Nowym Przymierzu Bóg powiedział bardzo wyraźnie, że pragnie, aby Jego ludzie zamiast składania ofiar ze zwierząt lub pokarmów, oddawali Mu cześć i dziękczynienie. I to jest to, na co teraz oczekuje już Pan. Nie tak jak w Starym Testamencie podczas zakonu, obowiązywania zakonu, ale oczekuje od nas na chwałę i uwielbienie, na oddawanie dziękczynienia Bogu. Dlatego nauczmy się, że niezwykle ważnym elementem naszego nabożeństwa jest właśnie uwielbienie. Jest właśnie uwielbienie. Wszyscy nowotestamentowi słudzy pańscy i wierzący ludzie w ogóle są kapłanami. Jest tak zwane kapłaństwo powszechne. W 1 Piotra w 2 rozdziale, w 5 i 9 wersecie jest powiedziane, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wierzący składają ofiary ze swojego uwielbienia i dziękczynienia. To są ofiary Bogu. Dlatego też uwielbienie prowadzone w zborze nie jest tylko jakimś mało znaczącym elementem zgromadzenia. Niektórzy ludzie mieli takie zrozumienie i nieraz nawet mnie przekonywali, starsi wierzący przekonywali, a po co tyle tego śpiewu na początku nabożeństwa? No po co tyle śpiewu? Po co tyle i stać, i klaskać, i śpiewać? I niektórzy ludzie mówią, ja już jestem zmęczony tym uwielbieniem. No jeśli cię męczy uwielbienie Boga, no to chyba jest coś nie tak. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że ten element, jakim jest uwielbienie w czasie zgromadzenia, w czasie nabożeństwa, ma potężną moc i ogromne znaczenie. To wzbudza w nas dopiero taką postawę słuchania Słowa Bożego i chęć służenia Bogu. Właśnie uwielbienie. Powiem tak, ja nawróciłem się dość dawno, w 69 roku, ale powiem wam, kazanie było mówione, nic mnie nie poruszyło. I to kaznodzieja, taki jakiś tam misjonarz, który po całym świecie jeździł ze Stanów Zjednoczonych, głosił słowo
I mnie nic nie ruszyło to. Wiecie, co mnie poruszyło, że oddałem swoje serce Panu? Później była śpiewana pieśń. Tak jakim jest, nic nie ma mnie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie. I wiecie, i tam było i o Krzyżu Pańskim, i o tym, że Pan zbawia i Pan chce Ciebie dzisiaj zbawić. I trzeba było rękę podnieść. Ja nie podniosłem ręki, tylko od razu pobiegłem naprzód, rozpłakałem się, stanąłem na kolana i przyjąłem Jezusa Chrystusa. Właśnie uwielbienie miało moc. Uwielbienie, pieśń, niby ta ze śpiewnika pielgrzyma, no to powinna nie poruszać, nie? Ale to były czasy, w których te pieśni były pisane, że to było potężne przebudzenie na ziemi. Ogromne przebudzenie. I one mają moc do dzisiaj. I one działają. I na mnie podziałała pieśń. I wtedy przyjąłem Jezusa Chrystusa i po dziś dzień służę Panu. I powiem wam, że uwielbienie ma ogromną rolę do spełnienia w zgromadzeniu. Dlatego wiedzmy, że mamy wielbić Pana w pieśniach i zwracać mamy uwagę na to, że Bóg oczekuje, aby Jego lud wielbił Go całym sercem. Bóg oczekuje na to, Bóg czeka tej chwili, kiedy nabożeństwo się na tym miejscu rozpoczyna, to Bóg czeka, kiedy wreszcie zaczniemy uwielbiać Go. Bóg na to czeka, żebyśmy to wiedzieli. I dlatego niech to uwielbienie przynosi nam radość i pokój w sercach naszych. Uwielbienie w Izraelu szło na przodzie. Jak mieli jakąś walkę, to na przodzie szło uwielbienie. Z trąbami, ze śpiewem szli przodem. Zdobycie Jerycha wiemy, że nie było poprzez głoszenie słowa czy poprzez jakiś oręż, jakąś broń, tylko poprzez granie i śpiewanie i wydawanie okrzyku. Kochani, my mamy właśnie wiedzieć, że to niszczy diabła, kiedy śpiewamy Bogu naszemu na chwałę, bo On chce chwały, ale my jej Mu nie dajemy. My ją dajemy naszemu Bogu i Panu Wszechmogącemu w Trójcy Jedynemu. Biblia mówi, że Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. I to jest w Psalmie 22, werset 4. Żebyśmy wiedzieli, że taki werset jest, że Bóg przebywa w chwałach swojego ludu. Jak jest chwała, jak jest uwielbienie, to Bóg tam przebywa, Bóg tam jest. Zawsze na to zwraca uwagę. Atmosfera chwały i uwielbienia sprzyja Bożemu działaniu w naszym życiu. To sprzyja Bożemu działaniu. Dzisiaj największe i najbardziej wpływowe kościoły to takie, których uwielbienie dla Boga jest traktowane bardzo poważnie i gdzie Bóg jest naprawdę wywyższony. To są znaczące kościoły i one przebijają się przez diabelskie chmury i Bóg przynosi wielkie swoje rozwiązania przez właśnie tego typu działanie kościołów. Ofiara uwielbienia jest wspomniana też i w Starym Testamencie. W Psalmie 54, w wersecie 8 jest powiedziane: z ochotą złożę Ci ofiary, będę wysławiał imię Twoje, Panie, bo jest dobre. A więc złożę Ci ofiary i będę wysławiał imię Twoje, będę radował się, będę śpiewał Tobie na chwałę. Natomiast o owocu warg wydawanym owocu przez ludzi dla Boga powiedziane jest na przykład w Izajasza 57:19. Stwarzając owoc na ich wargach w postaci słów pokój, pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan. I w Ozeasza w 14 rozdziale 2 wersecie. Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. A więc owoce naszych warg składajmy Panu naszemu zawsze, kiedy przychodzimy na to miejsce, aby wielbić naszego Pana i Boga. Ofiary uwielbienia i te ofiary pochodzące z warg naszych mają sens tylko wtedy, gdy towarzyszy im miłość. Dlatego uwielbijmy Pana naszego z całego naszego serca, z całej duszy i pokochajmy naszego Pana. Ale jeszcze o jednej sprawie chciałem wspomnieć z tym fragmentem związany, które przeczytaliśmy na początku.
Otóż współdziałanie, współpraca, jak wspomniałem na początku. Oni to bowiem trwają bez snu dla dusz waszych, czyli czuwają nad waszymi duszami. Czuwają. Pastorzy i starsi z Kościoła podczas nauczania, wykładania, wygłaszania słowa, prowadzenia w życie Pisma Świętego posiadają autorytet Jezusa Chrystusa. Oni to robią w Jego imieniu. Robią to w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Są oni sługami Kościoła z ręki Chrystusa. I muszą zdać sprawę ze swojej posługi. To nie jest tak, że oni przychodzą na nabożeństwo, swoje odbębnią i wychodzą z Kościoła i zapominają o tym, co tu robili. No bo to była ich po prostu praca, wykonali swoją pracę i poszli do swoich tam zajęć indywidualnych. Nie, to są ludzie, którzy idą do domu ze wszystkimi tymi sprawami, które tutaj na siebie przyjęli. Oni idą, oni o to się troszczą, oni o to się modlą, oni o tym myślą, oni cały czas o tym rozważają i może niektórzy wokół nich nawet mają już dosyć, że oni tyle o tym mówią i tyle o tym rozmawiają i radzą się i dociekają tej prawdy Bożej. Ale to są ludzie, którzy zdają rachunek przed Bogiem za to. Bóg ich rozlicza z tego wszystkiego, co robią w Kościele. Zasada ta odnosi się do wszystkich usługujących w Kościele Jezusa Chrystusa. Zostali oni wybrani przez Boga i wykonują Jego służbę na ziemi. Bożą służbę wykonują na ziemi. Natomiast Kościół, i teraz zwróćmy na to uwagę, jest zobowiązany. Kościół, ludzie w Kościele są zobowiązani i odpowiedzialni za to, żeby pomagać swoim przywódcom wykonywać pracę z satysfakcją i przyjemnością. A więc zobaczmy, jest to współdziałanie, w którym oni dają z siebie wszystko, ile tylko mogą, a Kościół odwdzięcza się tym, że współdziała. Szanuje ich i współdziała z nimi, ażeby Boże dzieło było kontynuowane, aby szło. Jeżeli przekazuje proroctwo, to współdziałanie polega na tym, że te proroctwa są wprowadzane w życie. To jest współpraca, to jest współdziałanie. Aby człowiek, który prorokuje, miał to Boże namaszczenie, potrzebny jest jakby ten odzew Kościoła. Potrzebny jest odzew Kościoła. Jeżeli cały czas mówisz i mówisz i mówisz i mówisz, I jedyny wniosek, jaki możesz wyciągnąć, to jak grochem o ścianę, no to wiemy, że to oznacza, że to nie ma żadnego wpływu na ludzi, co jest przekazywane od Boga. I to wtedy ludzie są tacy zachęceni, żeby dalej prorokować. Czy tak? No właśnie nie. Musi być ta odpowiedź ze strony Kościoła. Jeżeli ktoś został ustanowiony, jeżeli Bóg go używa na swoją chwałę, my musimy współdziałać z tymi ludźmi. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 12 i 13 wersety mówią tak. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was, szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. A więc między sobą pokój zachowują ludzie, a tych ludzi szanują i cenią po prostu, bo to ze względu na ich pracę, którą wykonują w Kościele Jezusa Chrystusa. W końcowych dwóch wersetach tego fragmentu na początku, który przeczytaliśmy, zawarte jest jedno z najpiękniejszych błogosławień zapisanych w Biblii. Wiemy, że kilka jest takich w księgach mojżeszowych, tam jest powiedziane w kilku innych miejscach, ale to jest jedno z piękniejszych błogosławieństw zapisanych w Biblii. Jest ono przykładem tego, jak przez modlitwę o siebie nawzajem i błogosławieństwa dla innych ludzi powinna przez ludzi przemawiać łaska. I na koniec właśnie te dwa wersety chciałem jeszcze raz przeczytać. A Bóg pokoju,
który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w Jego oczach. Przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. I to są te słowa wielkiego błogosławieństwa, które Bóg nam przekazuje, które Bóg nam daje, abyśmy w błogosławieństwie Bożym żyli i wyznawali Bogu naszemu tą pełnię Bożego Słowa i Bożego działania w naszym życiu.